Gościem PZHL TV, najbardziej utytułowany, najbardziej rozpoznawalny polski hokeista, można powiedzieć, wszechczasów, Mariusz Czerkawski. Serce mocniej bije z każdym dniem przed Mistrzostwami Świata w kwietniu? No na pewno, dlatego szykuję formę. Ale już tak naprawdę to, no absolutnie, to jest kwiecień, chciałem powiedzieć już kwiecień, ale też możemy powiedzieć, że aż kwiecień, także na razie jesteśmy tutaj przy okazji charytatywnego meczu, gramy dla WOŚP i rzeczywiście miło, że co roku każda edycja jest tak tłumnie odwiedzana przez kibiców, ale na pewno kwiecień zbliża się wielkimi krokami, no nie zapominajmy jeszcze o naszych playoffach, o Mistrzostwie Polski, o tym, że będą czekały nas wielkie emocje, jeszcze przecież 10 kolejek. No, ale na pewno już powoli zaczynamy myśleć o tym, co będzie już właśnie w kwietniu na arenie w Krakowie. Nie wszyscy wierzyli w selekcjonera Jacka Płachta, ale okazuje się, że kadra ostatnio regularnie wygrywa. Pana zdaniem naprawdę wszystko zmierza w dobrym kierunku, jeśli chodzi o te drużyny? No, aby tak szło dalej. Znamy się z Jackiem wiele lat i rozmawialiśmy nieraz właśnie na ten temat, także cieszę się, że i Zacharkin, i cała ta myśl trenerska gdyby jest cały czas z nim i to, że Jacek wyciągnął wiele wniosków na pewno z tych dwóch lat przepracowanych z Zacharkinem i z Bykowem. Sam grał na bardzo wysokim poziomie w hokeja, pasjonuje się trenowaniem, pasjonuje się bycie strategiem, pasjonuje go ta praca właśnie w reprezentacji Polski. To cieszy, widać jego zapał, widać, że zawodnicy chcą dla niego grać i tak jak powiedziałem, no, jeszcze parę sprawdzianów przed nami, kibicami, przed Mistrzostwami Świata, no i zobaczymy, jak już ten najważniejszy sprawdzian mu wyjdzie, mam nadzieję, że jak najlepiej. Biało-czerwoni ostatnio regularnie ogrywają Włochów i Węgrów, a to będą rywale podczas Mistrzostw Świata. Pan był zawodnikiem, doskonale pan zna te sprawy psychologiczne. Czy to rzeczywiście może mieć znaczenie w kwietniu? Te zwycięstwa teraz? Absolutnie, że mogą mieć, ale wcale też nie muszą. Z jednej strony, jak się spytasz każdego zawodnika, czy by chciał wygrywać i przystępować do meczów generalnie wcześniej wygrywając, na pewno tak i to cieszy, no cieszymy się, że wcześniej żeśmy z nimi wygrali i, no ale niestety no, nie zaczynamy jako 1-0, tylko zaczyna się mecz 0-0, także do każdego meczu trzeba podejść na 100%, no bo nie lubię tego określenia na 150 czy 110, no, ale na 100 wystarczy, jeżeli chłopcy zagrają na swoje możliwości, szansa jest spora, żebyśmy pokonali te drużyny ponownie. Mimo wszystko, że oczywiście sam przecież Jacek Płachta powiedział, że te składy różnie wyglądają, ale tak samo i u nas. Także na pewno będą to nowe mecze, ale cieszy to, że reprezentacja Polski wygrywała do tej pory i rzeczywiście prezentuje się całkiem nieźle. Kto będzie najtrudniejszy do pokonania i dlaczego Kazachstan? Bo wszyscy stawiają na tych Kazachów jako głównych faworytów. Czy pan również? No niestety, no oczywiście, że Kazachstan czy Ukraina zawsze będą ciężkimi przeciwnikami i są wyżej notowanymi, także no tutaj no, nie będzie przecież, sam pan dobrze wie, nie będzie słabych meczów i nie będzie łatwych meczów, także tutaj każdy mecz jest na wagę i utrzymania i zwycięstwa, nigdy nie wiadomo, czy w ogóle będzie taka drużyna, która wygra wszystkie mecze, także tutaj trzeba grać po prostu od pierwszego gwizdka do ostatniego. Ostatnio arena Kraków wypełniła się już niemal do ostatniego miejsca, choć sprzedano wszystkie bilety, po 13 700 biletów na każdy dzień finałowego turnieju Pucharu Polski. Zaskoczyło to pana, że jest aż taki wielki głód tego hokeja w dobrej otoczce, w dobrym wydaniu w Polsce? No bardzo pozytywnie zaskoczyło. Znaczy, na pewno nikt od razu nie myślał, w ten sposób się to wydarzy. No to, że było to święto hokeja, mogliśmy zobaczyć. To, że mądrze były obmyślane cenniki tych biletów, też na pewno miało wiele wspólnego z tym, że był komplet. Także tutaj na pewno dobra postawa działaczy i organizatorów. No naprawdę poziom też jak najbardziej uważam za wysoki i cieszyła mnie ta gra praktycznie od pierwszego meczu do ostatniego. Bardzo zacięte mecze i mogło się to naprawdę podobać tym kibicom, którzy przyjechali przecież z wielu miast, z wielu zakątków. Ale to też jest właśnie pozytywne, że ten Kraków i ta arena może stać się takim dobrym
dobrym miejscem i mam nadzieję, że tak będzie właśnie po tych Mistrzostwach Świata. Pana osoba cały czas kojarzona jest z tym ostatnim, może nie sukcesem, ale z ostatnim wielkim turniejem. Chodzi o 92 rok, Igrzyska w Albertville. Wówczas Polska grała na Igrzyskach. Teraz Polski nie ma w elicie, choć w tej elicie także w przeszłości już występowała i to całkiem niedawno. Czy rzeczywiście jest szansa pójść za ciosem i bezpośrednio po awansie z zaplecza, czyli z grupy B, do dywizji pierwszej grupy A awansować od razu do elity, rok po roku? No nikt się nie spodziewał, że będziemy to nazywać sukcesem, to co się wydarzyło 23 lata temu. No, ale rzeczywiście wtedy 11 miejsce na świecie. No dzisiaj byliśmy brali w ciemno. Czasy się zmieniły i to jak zagramy na pewno jakoś utoruje drogę na przyszłość, ale z drugiej strony nie możemy myśleć, co będzie, znaczy możemy myśleć, ale nie możemy przewidywać tak do końca, czy akurat zwycięstwo pozwoli i tak dalej, znaczy na pewno trzeba robić wszystko, żeby do tego dążyć. Najważniejszy cel dla sportowca to jest zawsze koncentrować się na najbliższej imprezie i tej ważnej i właśnie, czy już później finały Mistrzostw Polski, czy playoffy, czy właśnie Mistrzostwa Świata, tam bym jak gdyby zakończył tą naszą dywagację, ale absolutnie, no jeżeli zaczniemy wygrywać, zaczniemy dobrze grać i poziom ligowy będzie dobry i zaczniemy szkolić i ujednolicać jakieś szkolenie młodzieży i wprowadzimy dobrą atmosferę wreszcie do związków, w sensie takim, że sponsorzy się też tym zainteresują, no absolutnie, znaczy ja liczę, że przed hokejem jeszcze są najlepsze lata i mam nadzieję, że tak będzie, no, że już powoli zaczniemy inwestować też w hokej i nie tylko stawiać wszystkie inne obiekty oprócz lodowisk, czy baseny, czy korty tenisowe, czy hale, ale też właśnie lodowiska z prawdziwego zdarzenia, nie tylko te sezonowe. Cieszę się, że w niektórych właśnie środkach to się zaczyna rozwijać i tak jak powiedziałem, no, mam nadzieję, że te najlepsze czasy jeszcze przed nami, ale na pewno kolosalna praca musi być wykonana.